Kto stworzył szkołę w zębie? Anioł czy diabeł? Wczoraj na te pytania odpowiedzieli uczniowie, prezentując krótki, barwny i komiczny spektakl. Za uśmiechy zebranej na sali gimnastycznej widowni odpowiadali członkowie niedawno powołanej do życia grupy teatralnej, działającej w zębiańskiej placówce edukacyjnej. To jest oczywiście żartobliwa historia, która miała stworzyć opowieść o genezie szkoły w zębie. Ponieważ górale to ludzie krewcy, więc potrzebują dodatkowej boskiej, anielskiej opieki, więc wymyśliłam taką historię, że szkoła w zębie ma swoją genezę w pomyśle Pana Boga, który postanowił ulepszyć ludzi. Ale ponieważ zawsze zło próbuje popsuć szyki dobru, więc i tutaj diabły próbowały ingerować w ten boski plan. Oczywiście zgodnie z konwencją każdej dobrej opowieści, dobro musiało zwyciężyć. Dlatego też ostatecznie mały aniołek, trochę psotny, trochę niegrzeczny, ale bardzo przemyślny, tak naprawdę pokrzyżował diabelskie plany, za co został nagrodzony tym, że Pan Bóg ustanowił go anielskim stróżem szkoły w zębie. Taka jest ta historia. Grupa teatralna działająca w zębieńskiej szkole to nic innego jak kolejna z propozycji animacji wolnego czasu. Skierowana jest do uczniów. Pomysł zrodził się na początku roku szkolnego jako propozycja oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. I okazał się pomysł strzałem w dziesiątkę, dlatego że kilkanaście osób zechciało swój dodatkowy wolny czas poświęcić i spędzać go w szkole, przychodząc na właśnie dodatkowe zajęcia prowadzone przez panią Grażynę Warat.